Hej, cześć, siemano wam wszystkim. Witam was bardzo serdecznie w kolejnej serii na moim kanale. Jest to Zagrajmy w Obcy Izolacja, inaczej jak ktoś woli po angielsku Alien Isolation, czy coś w tym deseń. Co to zagra jest, tak powiem wam, według moich słów. Jest to survival horror. Właśnie będzie nas... To jest na podstawie filmu, którego... Powiem wam, że nigdy nie oglądałem. To jest też obce, tam kilka części jest tego, muszę sobie kiedyś obejrzeć. Ale... Jak będę miał czas. Nie wiem, ile nam zajmie ta gra, ile odcinków będzie z tej gry, nie wiem, zobaczymy to... No... Wyjdzie ze swoim czasem właśnie. Jak tam to wyjdzie. Czy będzie dobrze, czy nie, zobaczymy. Obcy, sobie najpierw przyciszę sobie dźwięki. Właśnie to jest już nawet... Chciałem już w tamtym roku nagrać o grę, ale... Powiem wam, że jakoś nie chciało mi się takich nagrywać horrorów. No wiem, Outlast był właśnie w tamtym roku, zacząłem właśnie podstawkę. Skończyłem w kolejnym nowym roku właśnie w styczniu. Później zacząłem właśnie dodatek do Outlasta w lipcu na początku, którego przeszedłem tak około w tygodnia, bo to był krótki właśnie dodatek. Teraz właśnie zacząłem Amnezję też. Właśnie teraz zaczynam też Obcy, kolejny horror. Jak wspomniałem, bardzo lubię horrory. Wow, co to się stanęło, what the fuck. Wspomniałem, bardzo lubię horrory też, nawet średnio. Ale niektóre horrory to fajne, właśnie tak myślałem sobie jeszcze nagrać Call of Cthulhu, czy jakoś tak. Tak, dziwny tytuł, to jest bardzo stara gra już, z 6 roku, ale no jakoś tak oglądałem kogoś tam, jakoś tak mi nie przypadło do gustu. Amnezja może być dla mnie, nawet straszne jest, ale tak długo nie grałem w tą grę, ale teraz ją przejdę. Również Obcego też przejdziemy. Nie tak jaki samorząd sobie przestał nagrywać, to znaczy... Nie przestał, tylko nie chce mu się, wiecie jak to jest u niego z horrorami. Wszystkiego się boi. Ale cóż, no cóż, grajmy. Obcy Izolacja. Pewnie, że to w kampanię. Zacznij grę. Nie kontynuuj, zacznij. I tu będzie... Nie, odpada wysoki. Średni... No nie wiem, średni weźmę sobie. Tak jest, nową grę sobie zaczniemy. O, tak może być chyba już, enter. No cóż, oglądajmy. Nawet nie wiedziałem, że to jest twórców Sega, na przykład co nagrywali wyścigi, znaczy nie nagrywali, tylko wiecie, tworzyli właśnie gry wyścigowe. Tak jak na przykład Colin Reilly, bardzo zajebista gra, nawet stara, klasyk też. Kane, Lambert, Parker, Brett. And Captain Dallas are dead. Cargo and ship destroyed. I should reach the frontier in about 6 weeks. With a little luck, the network will pick me up. This is Ripley. Last survivor of the Nostromo. Signing off. Ripley? I'm Samuels. I work for the company. Ale on ma dziwną twarz. It's about your mother.
We think we may have found her, Amanda. A commercial vessel, the Anisadora, has recovered what we believe to be the flight recorder unit of the Nostromo. Where? Zeta Reticula. What did it tell you? We don't know. The unit was taken to Sevastopol Station. It's proprietorial material, so the company wants it to be collected as soon as possible. Sevastopol's a supply depot in the region. It's a permanent freeport facility. I know what it is. Transit's arranged. There's a courier ship called the Torrens heading out that way in 2 days. Fajna nazwa statku, Torrens. Me and another exec. And you, if you're willing. Napiszę herbatki czy czegoś tam, nie wiem. Ripley. A może coś mocnego? When this job came across my desk, I read the case history. I know why you're working in the region where she went missing. You're still looking, aren't you? I've been cleared to offer you a place on the Torrens if you want to come along. Maybe there'll be some closure for you. Co to ma być? Serio? Użyj klawisz kierunku, aby iść, no okej. Dobra, idziemy to kurde, what the fuck, co to za jakieś... Dobra, fajnie. Dobra, najpierw sobie pogadajmy na temat gry. Gra na razie jest może fajna, ale kto wie. Wow, kogucik, nie, co to jest? Wow, ale fajne. Dobra, ale najpierw tak, gdzie musimy iść tak przede wszystkim, bo... Ha, nie orientuję się za bardzo. Ale gra jest podobna trochę, powiem wam szczerze, do Mass Effecta. Bo jak mówili, na stacja Sevastopol, czy jakoś tak, tam były właśnie... Już za bardzo nie pamiętam, jaka to była... stacja w tym Mass Effectcie. Nie pamiętam już, wiecie, za bardzo. Okej, musimy pójść teraz tam. No okej, dobra. Eksploruj Torrensa. Czekajcie, jak się... A, tak się... No okej, dobra. Tak się klinkało. I tak, tu ta gra każe, żeby... Tak jakby... Skradzać się... Do tego obcego, znaczy... Żeby pójść... Znaczy uciekać od niego, wiecie, skradając się. Bo ta gra jest nawet bardzo trudna. Nie wiem, u nikogo jej nie oglądałem, powiem wam szczerze. Nie oglądałem. Ale może jakoś... Jakoś damy radę, ale kto wie. Okej, już ubraliśmy, co nie? Cel osiągnięty. Okej, ładnie, fajnie. I teraz musimy iść tutaj, porozmawiaj z Taylor, ta? Okej, tylko gdzie jest... Chwila, bo nie ogarniam teraz za bardzo. Okej, ma. A, tu jest zapis, ta? Dostęp do terminalu. Nie, to nie jest też Link. Szkoda, że nie TP-Link. Minęliśmy się. Mhm. Verlaine, szukasz oficera nawigacyjnego, mam znajomego, który stracił statek i szuka pracy. Ręczę za niego, ma solidne papiery. Stara śpiewka Korpo, pijawki zaproponowały niższą stawkę i podprowadziły dmu klientów. Małym firmom jest coraz trudniej zdobyć kontrakt, przepraszam. Ostatnio się zastanawiam, czy się nie wycofać, póki jeszcze mam co sprzedać. Rozumiem, że u ciebie wszystko w porządku, w doku powiedzieli, że mi, że właśnie wyleciałaś. Stacja Sevastopol, Zozanora. Ale nic to. Podobno Weyland Yutani dobrze płaci. Powodzenia, mam nadzieję, że i się im nie dasz. Pogadamy, jak wrócisz. Blaine.
Jesteś jeszcze na dole, czy nie? Page down. Aha, już nie ma. Tylko... zaraz. Chwila. Up. Dobra. A, Q. Q to jest powrót, okej. Nie, ja tego nie chcę. Nie wiem, co jest nie tak. Czekajcie, żebym... dobra. Żebym tylko przypadkiem nie wyłączył nagrywania, nagrywania wyłączył. Aby była beka. Dobra, tędy wychodźmy już. Idźmy. Bo właśnie nie wiem, dlaczego tak powoli on łazi. Gdyby miał, nie wiem... nasrany w majtki, wiecie? Czekajcie, źle poszliśmy. No tak. No ale dobra, cóż. No patrzcie, jakie fajne kostiumy, kurcze mają. Fajne, powiem wam szczerze. Fajnie wygląda to. Mi też przypomina właśnie w Dying Light tego. Jak to się nazywa? Tych takich... takich... w tych żółtych strojach byli właśnie też. Podobni praktycznie. I oni fajnie tak jakby wylecieli w powietrze, właśnie wylatują fajnie. Aha, porozmawiaj z Taylor i Samuelem. Czy z kim tam? To będziemy chyba mieli tutaj bliżej, to nie do tego Samuela chyba. Tak jest. Dobra, tylko nie wiem dlaczego on tak powoli idzie, ten bohater nasz główny. Nie wiem. No ale cóż. Ah, Ripley. Samuels. No cześć, ziomuś. A to jest ten, co gadali właśnie wcześniej na cutscence, jak widzieliście na początkowej. I realize it's a very similar model to... The Nostromo? Yes, M-class. A later pattern, but close in spec. I've worked engineering jobs on ships like this. Of course. We. Is Taylor up yet? No, przesuń się! Traveler. Do kogo ty gadasz? Do ściany? I'll go check on her. Ziomuś. Cel osiągnięty, zajebiście. Bardzo ładnie, fajnie. Teraz idziemy chyba tutaj Taylor. Właśnie tutaj jak grałem jeszcze wcześniej, już dawno, właśnie miałem problem z, wiecie, z czym? Z, nie wiem, czy to było usiąść chyba na jakimś krześle, tylko właśnie nie wiem jak to zrobić teraz, ale jakoś damy radę teraz może. Tutaj jest ta Taylor, okej, mamy ją. Good morning. Cześć. It's certainly not good. I very much doubt it's morning either. No. A krzesło mi przeszkadza. No to. I feel like death. To. How you people put up with a zejść. Ja przeczytałem zjeść. No tu masz coś, jakieś jedzonko. O, w karty grałaś. Ty, to jeszcze jakaś osoba była jedna. W karty grała, widzicie? Chyba nie skończyli grać. No tu jakieś kurde czasopismo, chyba CKM. To co pismo każdego mężczyzny chyba. A to piwo. O, tu ktoś palił fajki. Wow, a tu... O, jeszcze książka pewnie. Jaki tytuł? Czekajcie. This... Kurka, wonna. This good. O Bogu, czytałaś? Wow. No okej, cel osiągnięty. Tylko kurde, cholera, jak to teraz pójść? Idź na mostek po odprawę. No dobra, idziemy. Sewastopol! Yo! O! No! Jak ja mam teraz co, kurde, co zrobić mam tutaj? What the fuck? Ale tyś szybki jest. Nie wiem, czy mam tu czekać, czy co? Ale rawie, powiem wam szczerze, wiecie? Serio, nie wiem co tu zrobić. O! O! What the fuck? Przecież to jest ten sam gościu! What the fuck? Czy mi się wydaje? I believe your contact is Marshall Waits, is that right? Nie, inni są inni. Myślałem, że oni są podobni, ale jednak nie. Don't worry, Miss Taylor. Routine. In and out. Connor, how we doing? SMG loaded and calibrated. Approach vector locked. Prep comm so I can say hello. Channel open, Captain. Does everyone have their briefing documents? You can watch the approach on the monitors. Weź dokumentację odprawy. Wow!
Tego nie miałem wcześniej. What the fuck? No nieźle. Kurde, ale jestem... Jestem mądry. Mądry, jak nie wiem jak. Sevastopol Station. Is that damage? Looks like damage. Punch up 74, tight angle. No, zbliżanie, kurde. Looks like the dry dock bay is screwed. I can't bring the Torrens into that. This is a commercial vessel, Torrens out of St. Clair, registration number MSV7760. Nie, serio. Przypomina ta gra tego Mass Effecta właśnie, wszystkie części. You're holding the Nostromo flight recorder. Bardzo fajna gra też, polecam. Mass Effect. Troszkę tam grałem w nią, ale to tak powiem wam rzadko, mało grałem w nią. Ale warto zagrać w taką grę. Jeszcze dubbing polski jest. Chyba. Nie wiem, dawno, nie pamiętam już. Dawno nie grałem już to. Już tak za bardzo nie pamiętam. Ale remiksują tam, widzicie? Słyszycie? No jak? Ja też zremiksowałem ostatnio na nagraniu, kurde, musiałem kawałek nagrania usunąć z amnesji. Ale fa, a to są te kostiumy. Ale ona, czy mi się wydaje, że ona jest mokra? What the fuck? Stand by. My contract doesn't cover bloody spacewalks. It's the only option, and it's perfectly safe. Rodzina kosmonautów, kurde. To jest ten, kurde, ten kosmonauta. Ten, co niedawno, co umarł już dawno. No, już praktycznie 100 lat temu, czy coś takiego. Depressurizing. Fuck. Hating this. Just shout on me, Taylor. You too, Samuels. Affirmative. Oni od tylca. What the fuck? Jak to ładnie wygląda? O kurka wodna. Jakbym był w jakiejś... nie wiem. Fuck happened here. W moro, o. My God, Ripley. You're doing this. Ale tu pięknie. Wow! Co jest do jasnego pana? Oh my God! Was kur... Ale pierdolnęła, o kurde. Czy mi się wydaje? Sorry za przekleństwo, ale... znaczy pierdzielnęła. O kur... Co to? Jakieś kawałki złabo? What? O, dobrze, że otworzyła to. Czy on? Nie wiem, co to jest. No zamknij to, zamknij, dobrze. Dobrze jest, wow. Kurde, jak w lokomotywie tyle dymu. Kurde, pociąg się zatrzymuje. Na przykład w bajce było Tomi przyjaciele, czy jakoś jak taka bajka była już stara bardzo. Ale powiem, że niektóre bajki są takie lujowe. W ogóle, bajki są głupie. Niektóre. Smurfy są zajebiste, tylko tyle powiem. Gumi się też są fajne. Co tam, jakie tam jeszcze bajki były? Oj, dużo tych bajek było. Dużo by wymieniało się. Dużo i długo by się ich wymieniało. Oj, dużo. Ten był jeszcze. Stara bajka też, która ma już ponad chyba 40 lat około. Nie pamiętam tytułu już za bardzo. Znajdź pomoc, no. Łopki-doki, dobra. Dobra, tylko pytanie, którędy teraz mam... teraz wyjść. Przebierz się, właśnie. Przebieremy się. Wow, no, nawet nie pokażę. Ej, ale jak ja mam kurka wodna w tą... O, dobra, mam. Wow. To coś może być, o kurde. Ja tu się boję już, wiecie. Gdzie jest jakiś zapis. I będę coś takiego robił jeszcze na dodatek.
będę się... Będę często właśnie... będę... O, przed... Na czworakach czy jakoś tak. No, będę kucał, o tak powiem. Będę kucał i szedł, tak jak w Outlaście było, pamiętacie pewnie. Wow! Moskur... Ja pierdzielę. Ktoś jest? Czy tu ktoś w ogóle jest, czy nie ma? What the fuck? Wow, fajnie! What the fuck? God damn it! Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. Nie wiem ile ten odcinek trwa, ale pierwszy będzie na razie krótki, a później będą długie. No i cóż, cześć! Jak się spodobał odcinek, dajcie lajka i tak dalej.